Siemanko, z tym Matthew i dzisiaj widzicie pierwszy odcinek z CSGO, którego kupiłem jakiś czas. No nie będę wam mówił kiedy kupiłem, bo nie wiem kiedy filmik wrzucę i nie wiem kiedy to było dni temu, będzie pomieszanie z pomutaniem. W każdym razie teraz widzicie gameplay. To jest gameplay z drugiego dnia gry, więc w pierwszym generalnie ogarniałem przez kilka, może nie kilka godzin, ale ogarniałem tam trochę czasu. Nawet kilka, no dwa to już jest kilka, prawda, no to... To próbowałem jak najlepsze ustawienia, jakieś tam zabawy z konfigami, pierdoły. I nie wiem, jakieś próbowałem pierdoły, jak na przykład demko nagrywać i potem je otwarzać. Tak dużo komend się przejrzałem, pouczyłem, że tak powiem. I takie bardziej rzeczy robiłem. I trochę poszczałem na botach. W ogóle musiałem na początku się nauczyć, jak chcę zrobić to co chcę, czyli wiadomo nieskończone ammo do trenowania, a potem te żeby pokazywało gdzie strzelamy, czyli show impact, takie różne pierdoły. No i troszkę sobie, że tak powiem, potrenowałem, a dopiero tutaj jak widzicie to jest drugi dzień. No i nie powiem, żeby mi szło super, nie powiem, żeby mi szło dobrze, przeciętnie raczej, ale na pewno jest ciężko się, a potem jeszcze o BF4 powiem, na pewno jest ciężko bardzo przestawić, bo jak tyle czasu się grało, właściwie no BF to jedyna gra, jedyny FPS, który grałem na poważnie, no bo kiedyś grałem, no mówiłem dokładnie kilkanaście godzin łącznie może w CS-a z lutego 1.6, ale to było naprawdę, no noobem byłem, dzieckiem byłem i to dawno temu było naprawdę. No a cały czas single i potem dopiero BF3 był, pierwsza gra taka, co grałem na multi. No a tu się ciężko bardzo przestawić. Po pierwsze, w BF-ie można sobie po prostu biegać. No i biegnie i przymierza się i strzela. I to wszystko. A tutaj jest movement. No i tutaj trzeba za każdym razem jak się biegnie, trzeba się zatrzymać i poczekać aż ten celownik maleje. Znaczy jeszcze gra na tym, na jak widzicie, na dynamicznym. Potem jak się trochę nauczę, już mi wejdzie w prawe to, o czym za chwilę powiem. Jak mi wejdzie to już w rękę, nie wiem jak to opisać, to wtedy nam ten ostateczny, wiadomo dokładnie to będzie, ale na razie na takim gram. Ponoć ciężko jest mi się przestawić, żeby po prostu za każdym razem jak biegnę, żeby się zatrzymać i dopiero zacząć strzelać. A jest oczywiście technika, żeby jak się biegnie, na przykład nie wiem, naciska się klawisz D, czyli biegnie się w prawo, to puszczamy D i naciskamy A i ta hobby robi, to się nazywa counter step, coś takiego. I wtedy on od razu co robimy, ale i na przykład jak się na boki lata prawo, lewo, to takie coś też jest przydatne. Ja może się takich różnych pierdół ponauczać i na razie będzie bardzo ciężko, jak widzicie na tym deathmatchu dosyć słabo mi szło. No i oczywiście najważniejsze, czyli strzelanie, no to jest jednak ciężka dosyć sprawa. Na razie muszę się trochę tam na botach albo na czymś po prostu pouczyć, poćwiczyć, żeby ten spray kontrolować jakoś. Bo mimo wszystko czasami się zapominam i na przykład, no najczęściej tak mam, że pierwszy strzał idzie gdzieś w klatkę i potem za szybko do dołu idzie i potem po nogach wala albo w ogóle już niżej. A muszę się nauczyć, żeby zaczynać jednak od głowy i na początku wiadomo wolniej te pierwsze trzy strzały, a potem dalsze strzały trochę mocniej w dół pociągnąć. No i żeby też nie sprayować za dużo. Cela mam dobrego, powiem wam, cel mi jakiś został z BF-a, czy został, no po prostu cela już mam jakiegoś wyrobionego, tak? Dlatego na przykład z AWP dosyć dobrze mi idzie, może nie dobrze, ale... No ale po prostu potrafię trafiać, tak? Za każdym razem, jak jest jakaś taka oczywista sytuacja, wiecie, to zwykle trafiam. I AWP to jeszcze w miarę tak, ale inne automatyczne to trzeba ogarnąć. No i jak widzicie na tym meczu mi szło, no przeciętnie, tak jak już mówiłem, no i... Co mnie najbardziej wkurza, bo na przykład grałem w tym poprzednim dniu, w tym pierwszym, na takim jednym fajnym deathmatchu. Tam było, tylko jakieś tam były inne zasady, była lekka ta ochronka po respie i troszkę mniej graczy grałem, a tutaj akurat po prostu postanowienie, że nagram i nawet już mi się nie chciało wychodzić, po prostu grałem i nagrywałem, ale szczerze mówiąc to mogłem wyjść, po prostu było beznadziejnie, tyle graczy, jak widzicie tu, ja tu to nawet powycinałem te lepsze fragmenty. Nie wiem ile w ogóle tego filmiku będzie. Te lepsze fragmenty powycinałem, ale i tak co chwilę było takie, że takie sytuacje były, że respię się, no i od razu dead. I to najczęściej respię się, wychodzę dwa kroki i od razu headshot w plecy. No i po prostu nie da rady. I nie wiem, tyle deadów, pamiętam w jednym meczu miałem straty 100 do 200, także 100 dead, znaczy ten 100 zabitych. Masakra, takie straty w BF-ie to bym się, nie wiem, od razu poszedł do łazienki i pociął. No ale trudno, po prostu się uczę, no to tak to jest.
I też może dlatego, że ja grałem na to był serwer NeoGuild. Jak ktoś się interesuje CS-em, to zna Neo. Więc to jest serwer NeoGuild, no i tam na to może jakieś, znaczy lepszy gracz, może nie lepszy, ale wiadomo, jakieś tam już doświadczenie z CS-em, dlatego taka rzecz jest właśnie, że zwykle jak jeden na jeden z kimś mam, to nie inaczej tylko headshot, od razu tylko zaczynamy jego mierzyć, zaczynam strzelać, od razu dup, bania, no i nie da rady po prostu. Może dlatego, że właśnie, że gram na tym serwie i tam o tym serwie może słyszeli jacyś już nie lepsi, ale wiecie o co chodzi, po prostu elita może większa, nie na jakichś losowych serwach może by mi lepiej szło. Dlatego mówię, że na razie się nie wypowiadam, bo że tak powiem, grałem tylko chwilę. No i ten właśnie widzicie, jak grałem w drugim dniu. To na razie takie będę grał deathmatche. Głównie deathmatche. Ewentualnie coś innego, nie wiem, Gunmastera lub coś takiego, żeby się po prostu nauczyć strzelać. Jak się nauczę strzelać, to wtedy mogę zacząć grać matchmaking, czyli po prostu, że się wchodzi do lobby i daje nam losowych graczy i gramy przeciwko losowym graczom, 5-5, tak, normalny counter-strike'owy taki, wiadomo, defuse. A jeszcze Syku gra w CS-a, więc to też jest fajna rzecz, może Syku liczę na to, że Syku mi coś pomoże. Syku na pewno teraz mnie też ogląda. Liczę, że Syku mi coś pomoże i coś tam pogramy razem. Potem oczywiście, jak będę robił filmiki z matchmakingu, to można grać właśnie z kolegą, albo nawet z całym klanem. Więc to jest fajne, będą filmiki z Sykiem. No i te właśnie tego się najbardziej nie mogę doczekać, ale ja się z tym poczekam. Na początku się, tak jak mówię, nauczę strzelać i nauczę jakichś podstaw w ogóle gry. Bo na razie ze strzelaniem jest, czasami się nawet łapę na takim czymś, że tego gościa w plecy nawet nie umiem trafić. Czasami się tylko dostaje jednego hita jakiegoś i się odwraca od razu bania. No niestety. Ale generalnie grałem tak z takimi normalnymi, średnio ogarniętymi, tak jak ja. Tu miałem prawie KD 2 raz, a potem już było trochę gorzej. A zawki już lepiej w ogóle idzie. Także myślę, że jakoś to będzie. A teraz jeszcze tak co do BF4, no to tak, może was to zdziwić, ale postanowiłem, żeby na razie nie kupować BF-a, bo ostatnie dni bety tak troszkę mnie zniechęciły, tak? Trochę przemyślałem, czy się opłaca, czy nie. Trochę bym musiał tego BF-u wydać, jakbym chciał teraz kupować. A nie jestem do końca przekonany, dlatego ja sobie poczekam. Na jakiś czas sobie poczekam, aż inni youtuberzy zaczną robić dużo filmów z BF-a. Zobaczę każdy tajnik tej gry i zobaczę wtedy, czy mi się to naprawdę podoba. I może jeszcze się okaże, jak to będzie z tym trybem neutralizacja, tym CSO podobnym. Jeśli właśnie mnie to zachęci, no to wtedy kupię. Może nawet, znaczy nie nawet, może na przykład na Boże Narodzenie albo coś takiego. Oczywiście premium też potem trzeba będzie kupić, no to już jest drugi wydatek. No ale PFA za drożej niż 100 złotych nie kupię, na pewno. Poczekam, aż skarż stanieje i będzie git. A to chyba właśnie wszystko, co chciałem powiedzieć. No i co, no do zobaczenia w kolejnych filmikach z CS-a. Nara.